Kazie i Kaziczki, objedliśmy się, a teraz ruszamy na przygody. Jedziemy do zamku Frankensteina. Zamek jak to zamek jest na górze. Atmosfera i krajobraz robią się coraz bardziej górskie. Mamy nadzieję, że uda nam się tam dojechać. Jeżeli nie, to po prostu zawrócimy pod nasz hotel, bo chcemy tam zostać na jeszcze jedną noc. A tymczasem nasz cel Frankenstein House. Tak to się nazywa. Pokażę wam, jak tutaj pięknie, bo jest pięknie. Kazik TV. Nauka i rozrywka. Dojechaliśmy na parking. Wow, udało się. Droga była dosyć hardkorowa i bardzo klimatyczna. Teraz tylko jakieś 2 km marszu w górę i będziemy na zamku. Akurat na nasz przyjazd zorganizowano festiwal. Frankenstein Kultur Festival. Jak widzicie, niemiecki jest dosyć logiczny i dosyć łatwy dla nas, Polaków. W ogóle miejsce, w którym się znajdujemy, to Burg Frankenstein, a Burg to góra. Stąd Hamburg, Strasburg, Brandenburg i tak dalej. Kochani, to będzie pierwszy zamek w Niemczech, który zwiedzimy. Po drodze widzieliśmy wiele zamków z autostrad. Widzieliśmy takie wieże na wzgórzach. Ale to będzie nasz pierwszy zamek w Niemczech, w Hessen. To jest za mną, to widok. Jesteśmy tutaj w punkcie widokowym, na takim fajnym tarasie widokowym. Ale jest mgła, więc nie za wiele widać, więc trochę lipa. A pewnie ta lipa wiąże się z tym, że przede mną stoi piękna, rozłożysta lipa. Zamek jest bardzo piękny i bardzo klimatyczny. Z niemieckojęzycznych tablic wyczytałam, że ród Frankensteinów rezydował tutaj od XVI wieku i rzeczywiście George Frankenstein miał dosyć niezdrowe zainteresowania, jeżeli chodzi o alchemię, wykopywanie ciał, niezdrowe fascynacje z elektrycznością, piorunami itd. I rzeczywiście to miejsce zainspirowało Mary Shelley, która przebywała tutaj w tej okolicy w 1814 roku i właśnie ten zamek, ta historia, ta rodzina zainspirowały ją, aby stworzyć książkę, stworzyć powieść Potwór Frankensteina. A co to znaczy Franken? W herbie tej rodziny jest guziec, czyli taki pumba, taka dzika świnia i wydaje mi się, że to właśnie znaczy Franken, bo Frankenstein, czyli jakiś kamień, takie mam założenia, poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie, jeżeli znacie niemiecki. Och, bardzo przydałby mi się tutaj widz, który zna niemiecki. Wiem, że Ania jesteś dobra z niemieckiego. Szkoda, że cię tu z nami nie ma.
dole trwają przygotowania do koncertu, bo akurat właśnie jest ten Kulturfestival. Panowie tam szargali skrzynie piwa, także będą się dzisiaj tutaj bawić ludziska. Mało jest tutaj informacji, tylko dwie tablice przy wejściu. Nie ma żadnej ekspozycji takiej historycznej. To nie jest miejsce edukacyjne. Główny punkt i główna atrakcja Frankenstein Burg to restauracja, która tutaj działa. Powiem wam, że jak tak sobie teraz stoję w tej wieży, w tym najwyższym punkcie, to zaczynam rozumieć powiedzenie I'm king of the castle. I jakie to musiało być uczucie dla właściciela tego zamku, kiedy tutaj tak sobie stał i z góry patrzył na ten świat. Daleko, daleko ponad nim. Powiem wam, że wrażenia są niesamowite, wieje tutaj niemiłosiernie. Pełno tutaj napisów. Imię dziewczyny i ich liebe dich, Sandra, ich liebe dich, Olga, ich liebe dich. Mnóstwo tutaj zakochanych musiało przychodzić. A mnie bardzo ciekawią te dwa haki nad oknem. Zastanawiam się, co tu wieszano albo kogo na nich wieszano. Mam nadzieję, że ciężkie zasłony. Na prawdziwy zamek przystało, jest też tutaj kaplica i widzieliśmy nowożeńców, którzy wychodzili tutaj przed chwilą. Brali tutaj ślub, jeszcze w powietrzu unosi się zapach wosku. Kaplica jest nieduża, ale robi wrażenie, jest tutaj mnóstwo rzeźb. Wyglądają na bardzo stare, zapewne przedstawiają członków rodziny Frankensteinów. Podłoga jest rzeźbiona. Każdy kafelek jest widać ręcznie ozdobiony. Przepiękne miejsce. Jak tu będziecie, to koniecznie wejdźcie do kaplicy. Znajdujemy się na tarasie restauracji i co zauważyliśmy już w wielu miejscach w Niemczech, że w lokalach, w restauracjach, w pubach znajdują się popielniczki na stołach, a to znaczy, że w takich miejscach można palić. I w ogóle jesteśmy zatrwożeni tym, ilu Niemców pali papierosy. No jeszcze te automaty do kupna fajek we wsi i tak dalej, straszne to jest. Ale powiem wam, że to głównie tacy starsi ludzie, wiecie, 40+. Jeszcze chyba z tego pokolenia, które nie wiedziało, że palenie papierosów jest tak szkodliwe. Ale to rzeczywiście, no, często przeszkadza nam dym. Raczej byśmy tutaj nie przyszli właśnie przez wzgląd na to. A fu! U podnóża zamku krzyżują się różne szlaki. Trasy rowerowe, trasy piesze. Nawet na jednym z drogowskazów zobaczyłam nazwę Kurlape. To jest właśnie hotel, przed którym śpimy. To jest nasza miejscowość, gdzie zatrzymaliśmy się zaledwie 7,7 km stąd. Tylko że to jest tak. Także będziemy pewnie jechać jakieś pół godziny naszym talbotem. Wracamy na naszą miejscówę. Wróciliśmy już od pana Frankensteina, zjedliśmy obiad, a teraz idziemy na spacer. Chyba wiecie, który kamper to nasz, co? A ten obok nazywa się Reisenmobil. To już nawet nie jest Wohnmobil, to jest Reisenmobil. To już jest top of the top. Specjalnie dla nowych widzów opowiem, co mam w mojej saszetce. Nie jestem typową Grażyną, która węszy złodziei na każdym kroku. W tej saszetce mam psie woreczki. To jest w ogóle psia saszetka. I są tu woreczki. I jest tutaj mnóstwo psich smakołyków. Ponieważ nasz pies jest psem reaktywnym, a to znaczy, że reaguje bardzo żywiołowo na inne psy i po prostu kiedy pojawia się pies, robimy w tym zwrot,
albo idziemy na bok i wtedy ja daję mu komendy i daję mu trita, czyli tego smakołyka i tak sobie radzimy. Także każde wyjście z psem to jest zabranie psiego ekwipunku. A, i obroża, w razie gdyby można go było puścić wolno, żeby sobie pobiegał. Będzie wątek edukacyjny. Zobaczcie, można poczuć się jak w Kornwalii, bo za nami są owce. Jedna owca to a sheep, a dwie owce to two sheep. Po angielsku nie ma innej formy dla liczby mnogiej. One sheep, two sheep. I nie mylcie z ship, czyli ze statkiem. Sheep. Ship. Długi i krótki dźwięk. Dla sheep, długi. Dla ship, krótki. One, two, three, four, five, sheep. Jak będziecie sobie kiedyś na wsi, szli taką polną drogą, a wokół będą pastwiska i będą otoczone takim drutem albo taśmą, która jest nawleczona na takie plastikowe oczka, to znaczy, że to jest elektryczny pastuch. Czasami można nawet jeszcze zobaczyć akumulator. My tam po drodze widzieliśmy akumulator, do którego to jest podpięte. Po prostu elektryczne ogrodzenie, żeby zwierzęta nie przechodziły poza pastwisko. I kiedyś widziałam coś takiego po raz pierwszy w Anglii i Marek mówi, o zobacz, sprawdź czy pod prądem. Było pod prądem. Nie na tyle, żeby zrobić mi krzywdę, ale poczułam, także radzę wam nie dotykać. Dobry, cześć, cześć Kasi i Kaziczki, witam was w tym pięknym, słonecznym dniu. Jesteśmy w miejscowości na przedmieściach Freiburga. O ile się nie mylę, miejscowość nazywa się Emmendingen. Jesteśmy jakąś godzinę od szwajcarskiej granicy, także jesteśmy cali podekscytowani, bo nigdy nie byliśmy w Szwajcarii, a wygląda na to, że jeżeli wszystko będzie nam sprzyjać, to dzisiaj tam dojedziemy. Zapraszamy was na historycznego vloga z naszej pierwszej wizyty w Szwajcarii. Jeszcze nigdy nie widziałam tyle kamperów naraz. To nie jest komis, to jest darmowy parking dla kamperów. Są to głównie niemieckie kampery. Niektórzy z tyłu mają na bagażnikach rowery, niektórzy mają samochody, inni mają motocykle, a my mamy główne drzwi wejściowe. Przed wyjazdem z tego parkingu opróżniamy szarą wodę. Jest tu o tyle fajnie, że za parking się nie płaci, ale płaci się za toaletę, za opróżnienie toalety i za świeżą wodę. Tutaj właśnie jest taki automat, który nazywa się Sunny Station i zaraz pokażemy wam jak to działa. Opróżnienie toalety kosztuje 50 centów, a napełnienie wody, zbiornika wody kosztuje 1 euro. Mówiłam, że mamy wąż, mamy wszelkie końcówki, także high life. Niestety zauważyłam, że ktoś nie chciał zapłacić 1 euro za toaletę, nawet nie, 50 centów raptem. I opróżnił toaletę do studzienki na szarą wodę. Co, biorąc pod uwagę, że stoją tutaj kampery za wiele tysięcy euro. Jesteśmy w Niemczech, parking jest darmowy i toaleta kosztuje 50 centów. Jest po prostu szokujące. Przystępujemy do akcji opróżniania toalety. Sezam powinien się zaraz otworzyć.
Czekaj, może jeszcze raz trzeba. Czekaj, okej. Okej, coś się dzieje? Po drugiej stronie? A, otworzył się sezon toaletowy. No i tak tu się opóźnia toaleta, a nie do studzienki na szarą wodę. Wszystko się elegancko spłukuje. I już mamy elegancko toaletę zrobioną, gotową na podbój Szwajcarii. Czytaliśmy, że to dosyć drogi kraj. Będziemy tam zapewne zatrzymywać się na parkingach, takich Wohnmobil placach. Nie wiadomo jak tam będzie. Wolimy być przygotowani. Sezam toaletowy się zamyka. Bardzo dużo czasu zdążylibyśmy to zrobić za dwa razy tutaj. Bardzo ważna sprawa, trzeba mieć monety, euro albo 50 centów. Akurat ten automat przyjmuje tylko 50 centów. Jedno euro wam po prostu tutaj nie zadziała. Także wrzucam dwa razy 50 centów, aby uzupełnić wodę. Okej. No już powinna lecieć. Okej. Jeszcze tu odkręcę. A, już jest odkręcone na maksa. A Marek dolewa wodę do zbiornika. Już wszystkie sprawy gospodarcze mamy ogarnięte. Mamy opróżnioną toaletę i mamy napełnioną wodę. Teraz jeszcze podjedziemy do sklepu. Tutaj mamy kolekcję plastikowych butelek i mamy nadzieję, że oddamy je do recyklingu, ponieważ jak już mówiłam wcześniej, każda butelka jest warta 25 eurocentów. No i zobaczymy jak to działa. Mam nadzieję, że będzie w porządku, że ten automat zadziała. I gdyby nam się udało, mamy tutaj w sumie 6 butelek, czyli euro 50. To już jest napój. To już jest butelka czarnego napoju gazowanego. Wyniknęła mała komplikacja, ponieważ dzisiaj jest niedziela i wszystkie sklepy są zamknięte. Mieliśmy nadzieję zrobić zakupy na kilka dni, jeszcze w Niemczech, z tego co się naczytaliśmy o Szwajcarii, o zarobkach tam i w ogóle o standardzie życia. No, nie będzie to tanie miejsce, aczkolwiek wątpię, żeby ceny były wyższe niż w polskich miejscach turystycznych. Z tego co czytaliśmy, średnia cena za hotel to jakieś 800 zł za dobę. Na szczęście my mamy kampera i z tego co się zorientowaliśmy, właśnie kamper albo van, albo motorhome, albo Wohnmobil to jest najtańsza forma podróżowania po prostu po Szwajcarii i zwiedzania Szwajcarii. Także butelki będą musiały poczekać do poniedziałku. Jesteśmy na stacji benzynowej, Marek właśnie tankuje i być może tutaj uda nam się kupić coś na obiad. Kierujemy się w stronę miasta Bazylea. Bazylea leży na pograniczu Niemiec, Szwajcarii i Francji. Teoretycznie i formalnie jest to szwajcarskie miasto, jednak przedmieścia Bazylei rozciągają się na te trzy kraje i nawet są trzy linie tramwajowe, szwajcarska, francuska i niemiecka. Także bardzo ciekawe, historyczne miasto. Jedno z najstarszych w Europie. Jednak nie będziemy do niego wjeżdżać, ponieważ po pierwsze nie przepadamy za dużymi miastami, nawet tak fantastycznymi jak Bazylea, a po drugie nasz kamper nie jest stworzony do ruchu miejskiego. Także jedziemy na dziką, nie taką dziką, ale jedziemy na miejscówkę już w Szwajcarii, 160 km, parking przy stacji benzynowej. Nie brzmi to może zbyt zachęcająco, ale zaraz, gdzie my będziemy? Nie sądziliśmy, że uda nam się dojechać aż tak daleko. A parking ma bardzo dobre opinie, ponoć serwis jest tam pierwszorzędny. Zobaczymy jak tam będzie. Na stacji nie było zbytnio nic do kupienia na obiad, może nam się jeszcze trafi jakiś sklep po drodze. Z tego co czytaliśmy o Szwajcarii, jest to totalnie odmienny kraj od wszystkiego co znamy w Europie i być może dlatego nie uczymy się o nim na lekcjach w szkole w Polsce, ponieważ mentalność, kultura, podejście do życia, historia są zupełnie odmienne od tego co znamy. I w miarę
odwiedzania tego kraju. Mam nadzieję, że opowiemy Wam i pokażemy Wam przykłady po prostu właśnie tych różnic. Póki co jedziemy, a przed nami coraz więcej gór. Zbliżamy się do granicy ze Szwajcarią i pojawiły się już na autostradzie informacje o winiecie. Część dróg w Szwajcarii jest płatna, szczególnie autostrady oczywiście, autostrady są płatne, niektóre. Żeby uniknąć kłopotów, żeby uniknąć kar, żeby móc sobie jechać po prostu swobodnie przed siebie, kupiliśmy winietę. Winieta jest ważna na rok i każda ma taką samą datę ważności. W tym roku po prostu ta winieta kończy się 31 stycznia przyszłego roku. I niezależnie od tego, kiedy kupisz winietę, one wszystkie mają taką samą datę ważności i kosztują na osobówkę do 3,5 tony kosztują 40 franków szwajcarskich, czyli 38 euro. Uwaga, informacja dla tych, którzy podróżują z przyczepą kempingową, to już jest liczone jako dwa pojazdy, także musisz mieć winietę i na auto, i na przyczepę. My mamy kampera, także jedna winieta i jesteśmy gotowi do wjechania do Szwajcarii. Do Bazylei mamy 8 km i co chwilę pojawiają się znaki o pobieraniu opłat, a widzicie, jest specjalny pas dla tych z winietą, lewy, dobrym jedziemy. A patrzcie, bramki są przy wjeździe do miasta, a może to jest nawet przejście już graniczne, są bramki. I dobrze, że mamy naszą naklejeczkę, to możemy sobie w lewym pasem jechać mit winiet. Na wszelki wypadek wyłączę kamerę. Mamy też uszykowane nasze paszporty, w tym psi paszport. Wygląda na to, że przekroczyliśmy granicę ze Szwajcarią. Były bramki, były kamery, były auta służby granicznej, jednak nikt nas nie zatrzymał, nikt od nas niczego nie chciał, nikt nie chciał sprawdzać naszych paszportów. I powiem Wam ciekawostka, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że symbol Szwajcarii to cecha, a to znaczy Konfederacja Helvetica. Konfederacja Helwetów, wyobraźcie sobie, Helweci, czyli starożytny lud celtycki.
Kazie i Kaziczki dojechaliśmy nad piękne jezioro, pośród gór. Jest naprawdę fantastycznie, widoki są niesamowite. To jezioro za mną nazywa się Loc de la Gruyère, tak przynajmniej to się pisze. I już miałam ochotę wam opowiedzieć i miałam nadzieję, że tak będzie, że powiem wam, o to tutaj mamy polodowcowe jezioro. To jezioro nie jest polodowcowe. To jest sztuczne jezioro, to jest po prostu sztuczny zbiornik, rezerwuar, taki wiecie, jak widywaliście w Cornwalli. Została tutaj spiętrzona rzeka, aby zapewnić wodę dla okolicznych miast i zostało to utworzone w 1948 roku. Także jezioro nie jest naturalne, ale te góry za mną są. I co ciekawe, tutaj ludzie mówią po francusku, bo jesteśmy dość blisko Francji, w okolicach Fryburga. I te góry mają około 2000 metrów, mniej więcej, i nazywane są tutaj dentes. Kojarzy mi się z dental, zęby po prostu. Takie ząbki się tu wyząbkowały. Pewnie was to ciekawi, czy to jezioro jest bardzo zimne. Nie musicie się domyślać, sprawdzę to dla was. No, jest dosyć zimne, ale woda jest po prostu krystalicznie czysta. Bardzo orzeźwiająca woda. Śpimy w miejscowości Chambray. Piękna wioska pośród gór. Funkcjonuje tutaj kolej linowa i mieliśmy taki dylemat, czy bardziej chcemy pojechać taką kolejką, czy bardziej się boimy. Jednak sprawa została rozstrzygnięta, wszystko jest dzisiaj zamknięte, już jest po sezonie turystycznym, także ta kolejka funkcjonuje tylko w weekend. Za 2 miesiące zacznie się sezon narciarski, wtedy ruszą pełną parą, ale na razie jest przestój. Także to jest pewnie na razie najbliżej, jak wiecie, kiedykolwiek będę w wagoniku kolejki linowej. To wygląda dosyć przerażająco, ale ja chyba, no bardzo bym chciała pojechać czymś takim. Na razie siedzimy sobie z dieselkiem tutaj. Tutaj w budynku za mną znajduje się kasa biletowa, jeżeli chodzi o tą kolej linową, wejście do szkółki dla narciarzy i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj też taki kemping, no powiedzmy coś a la Wohnmobil Platz i my tutaj dzisiaj śpimy. Kemping oficjalny kosztuje 15 franków, my śpimy obok za darmo dzisiaj. Ciekawostką jest ten sklepik, to jest automat, sklepik 24 godziny i w sklepiku jest ser do fundi. Fundi to jest narodowa szwajcarska potrawa, może znacie, roztopiony ser po prostu, maczamy chleb w roztopionym serze. Bardzo zdrowo. I tutaj jest jeszcze kilka innych rzeczy, generalnie bardzo drogo. Nie będziemy z tego raczej korzystać. Bardzo rzadko śpimy tak blisko centrum miasta czy miasteczka. Dzisiaj tak właśnie jest, więc korzystamy z okazji i idziemy na spacer po mieście. Thank you.
widzieliśmy, że dzieci takie miały kamizelki odblaskowe, miały lizaki i wyobraźcie sobie, że po dwóch stronach przejścia stało dziecko i zatrzymywali ruch dla innych dzieci. U nas przed szkołami są specjalne osoby, które wstrzymują ruch, żeby dzieciaki mogły przejść. W Szwajcarii robią to dzieciaki. Marek wynalazł fantastyczny punkt widokowy. Szliśmy może z 10 minut od centrum wioski, ale widoki są naprawdę awesome i przed chwilą właśnie nakręciliśmy o tym filmik dla Was. Niesamowite miejsce, naprawdę. Polecamy Wam Szwajcarię, zwłaszcza jeżeli możecie przyjechać tutaj jakimś autem i nie musicie wynajmować tutaj kwatery. Tam w oddali krowy dzwonią dzwonkami, nie są fioletowe. I chyba już Was kiedyś pytałam o te dzwonki. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego te krowy mają dzwonki u szyi. Żeby odstraszać drapieżniki. I wydaje mi się, że w takim regionie tym drapieżnikiem może być wilk. Także one sobie tam chodzą i przepięknie dzwonią. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.